Biuro Podróży Bieszczader, Mariusz Janik. Zorganizowaliśmy tę konferencję przede wszystkim po to, żeby zgromadzić podmioty turystyczne, zarówno hotelarzy, jak i firmy, które produkują, które tworzą atrakcje turystyczne w Bieszczadach, żeby zacząć wspólnie rozmawiać i tworzyć jeden produkt. No, troszeczkę z ubolewaniem patrzymy na to, że troszkę za mało hotelarzy jest, a przede wszystkim do nich została ta oferta skierowana. Powinno tak być. Powinno tak być, że ta oferta powinna trafiać do wszystkich. Powinno być to zintegrowane i współpraca między biurami podróży, między hotelarzami. Niestety tego nie ma i dlatego myśmy to spotkanie zrobili. Miejmy nadzieję, że od tego spotkania zaczną się zmiany. Będzie to, co w poprzednich latach, będzie nasza sztandarowa wycieczka, czyli traperska przygoda, za którą nasze biuro w 2012 roku otrzymało nagrodę, statuetkę w konkursie na najlepszy produkt turystyczny Podkarpacia, ale także ruszamy z nowymi programami, które proponowaliśmy do tej pory, czyli Bieszczady w Pigułce, Pogórze Przemyskie i także okolice Krosna. To są propozycje tutaj na region, a oprócz tego mamy też kilka wycieczek zagranicznych, dwie na Słowację, jedna do Koszyc z jaskinią jasowską, druga będzie to produkt w stronę Popradu ze zwiedzaniem Spiskiego Hradu z basenami termalnymi w Popradzie i kończąc Gorzelnią, potężną inwestycją związaną z rozwojem gorzelnictwa w okolicach zamków Starej Rubowli. Przede wszystkim strona internetowa bieszczader.pl, tam jest pełna oferta, a poza tym no, mnóstwo różnych reklam przydrożnych, różnych tablic i oczywiście zapraszamy do naszego biura położonego w miejscowości Mokre, troszkę tak na uboczu, ale przede wszystkim no, bazujemy na klientach z internetu, tak naprawdę telefonicznie i mailowo. Pierwsze seminarium tutaj stworzone przez nas i widząc po zainteresowaniu, po ilości osób, jakie wzięły udział, liczymy na kolejne. Jest to z naszych środków wszystko robione. Tu nie ma jakiejś dotacji unijnej, zbierania podpisów, bo takie imprezy niestety często się odbywają. Nam zależy na przede wszystkim, żeby zintegrować środowisko.